Cześć, witam Was w kolejnym nienumerowanym odcinku specjalnym podcastu Medycyna Integracyjna i witam dzisiaj mojego gościa, który jest z nami. Dzień dobry. Dariusz Cetner. Ceci. Mógłbyś o sobie najpierw powiedzieć tak ze trzy zdania, a ja później powiem trochę więcej, skąd się znamy i w ogóle. Ciekawe. No więc jestem, tak jak powiedział Maciek, Dariusz Cetner. Jestem instruktorem trójboju siłowego. Tak naprawdę jestem instruktorem, który wyszedł z piwnicy. Zajmuję się na co dzień treningiem personalnym, ale moim głównym konikiem jest trójbój siłowy. Prowadzę sekcję o nazwie tak samo jak ja, Ceci Powerlifting. I generalnie staram się wyprowadzić ludzi na silnych, zdolnych, młodych adeptów. O. Dobra. Dokładnie tak, bo poza tym, że z Cecim znamy się od lat, zawsze jak próbuję to policzyć, to mi nigdy nie idzie. Pewnie z 17? Ale mówisz, możliwe. Ale albo kiedy więcej. Się byliśmy, czy kiedy się znaliśmy, bo to jest różnica. Jak się znaliśmy? No przybliżmy, że ze 20 możemy się jakkolwiek tak po prostu znać, kojarzyć. Słyszeliśmy o sobie. Ale tak, ale jak się gdzieś tam znać i kumplować i przyjaźnić, to, no to znowu też w długich latach to możemy liczyć. No i gdzieś tam te nasze ścieżki się po drodze kilka razy gdzieś tam zbiegały. Zaczynaliśmy sobie w ogóle razem jeszcze ćwiczyć kiedyś. Tak, to u mojego taty w domu. Tak, gdzieś tam na kanapie i tak dalej. No i gdzieś tak to bardzo mocno wyewoluowało, więc zanim jeszcze powiemy trochę więcej gdzieś tam o jakichś historiach naszych, to chciałbym Wam przybliżyć, o czym w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać, jaka będzie oś taka główna dzisiejszego odcinka, bo Ceci jest tutaj zupełnie nieprzypadkowo dzisiaj, jako że ja razem z Cecim, w Ceci Powerlifting też trenuję od, a może z pół roku? Tak, że teraz trenujemy, tak, dokładnie to tak, pół roku. No tak, tak z pół roku. I u mnie się bardzo dużo w tym czasie zmieniło zdrowotnie, oczywiście na plus. To też pomyślałem, że byłoby bardzo fajnie, gdyby ktoś, kto jest trenerem i to trenerem takiego sportu, który nie zawsze jest odbierany jako coś zdrowego. Tak, tak. Tak mówię w takiej popularnej opinii, tak zwanej publicznej. Tak. Nie? To, żebyśmy trochę o tym porozmawiali i rozwiali trochę takich mitów związanych z treningiem Super. Oporowym, często właśnie z dźwiganiem jakichś całkiem sporych klamotów. Czym to się może trochę różni od innego rodzaju sportów i dlaczego te rzeczy, które są właśnie gdzieś tam uznawane za takie negatywne, dlaczego są spoko? Jako taki, powiedzmy, pewnego rodzaju spoiler. Bo chociażby taki mit o tym, że jak będziesz robić martwy ciąg, to sobie rozwalisz plecy. Tak, zawsze. Albo jak robisz przysiady, to tam nie może ci kolano wyjść poza stopę gdzieś, bo to inaczej też jest bardzo źle. Tak. I taki rzeczy jest dużo. Dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo, tak. I to nawet od takich osób, które się zajmują faktycznie zdrowiem na co dzień, można takie rzeczy usłyszeć. Więc na pewno jesteś już trochę w środowisku znany z tego, że nie doprowadzasz do tego, żeby ludzie się popsuli. Tak, tak. Przede wszystkim wyznaję zasadę, że u mnie technika stoi na pierwszym miejscu. Mm-hmm. Tak właśnie po to, żeby wyciągnąć wszystkie dźwignie człowieka, żeby był zdrowy przede wszystkim. Bo gdy człowiek jest zdrowy, gdy jest szczęśliwy, gdy może dźwigać, to tylko może dokładać ciężaru. A kiedy robi coś bez głowy, po prostu wygrywa tak zwane ego lifting bardzo często, no to ludzie się rozwalają, tak? I ktoś robi, nie wiem, tak jak mówisz, martwy ciąg z krzywych pleców, z garbem i to nieświadomym garbem, tylko po prostu przed ciężar plecy mu puszczają, no to dochodzi do kontuzji. No i człowiek pogłębia, taką kontuzję pogłębia. I niestety dzieje się tak, niestety dzieje się tak, że potem ludzie się non-stop naprawiają, wracają do punktu wyjścia. No ja staram się właśnie wykonywać taką pracę, żeby ci ludzie tylko dokładali, ewentualnie robili krok wstecz po to, żeby pójść do przodu, a nigdy nie wracali do punktu naprawy i startowali od zera, bo to każdego męczy. No nikt nie chce startować nie wiadomo jak razy od zera. Dobra. A tak w ogóle w twojej opinii, tak jak patrzysz sobie, no bo ty też dużo, dużo lepiej jakby kojarzysz tą polską, nazwijmy to, scenę związaną z powerliftingiem czy trójbojem siłowym. Czy to jest w ogóle kontuzyjny sport? To zależy. Tak ogólnie. Ja wiem, to ulubione odpowiedź. Bardzo ogólnie. Nie? Bardzo ogólnie. To zależy, ale widzę, że coraz bardziej ludzie są świadomi tego, że bez tak zwanych akcesoriów, czyli tego, że wyłapują słabe ogniwa, starają się skupiać na słabych ogniwach,
no, rozwalają się, tak? Więc jak się zaczynają trenerzy, instruktorzy trójboju, coraz od największych wychodzi to, że jednak trzeba dołożyć tych akcesorii po to, żeby te trzy główne boje były bezpieczne. Jest kontuzyjne, ale tylko wtedy, kiedy ktoś, no niestety oprócz mięśni, nie używa głowy. No, to trzeba robić z głową. Trzeba dokładnie w głowie analizować każdy ruch i powtarzać go w dobrych, że tak powiem, bez skazy tego ruchu, tak? Czyli jednak tą dźwignię układać cały czas poprawnie i trzeba ją powielać, a nie, że tak powiem, ten błąd, tak? Okej, czyli po prostu, żeby głowa ten prawidłowy ruch zapamiętała. Tak, dokładnie. Okej, a wiesz co, a powiedz mi, czy widzisz jakieś takie fajne pole do współpracy trenera właśnie sportów siłowych z fizjoterapeutą? I jeśli jest może więcej niż jedno pole, to mógłbyś trochę o tym opowiedzieć. W sumie temat rzeka, bo ja to uwielbiam. Generalnie pracuję na co dzień z ulubionego swojego fizjoterapeuta w Warszawie, mam Paulinę, to o tym doskonale wiesz, Jaskulską, którą tak pozdrawiamy oczywiście. I powiem ci, że to jest podstawa, tak? Bo ja jako trener, instruktor ogólnie też jestem dużym samoukiem i uczę się od innych trenerów w Polsce, których jest kilku właśnie fajnych. Ale samej anatomii nie mam cudownej, nie? To nie jest tak, że ja muszę wiedzieć wszystko. No bo jestem instruktorem, tak jak każdy lekarz ma jakąś swoją specjalizację. Ja jestem trenerem personalnym oczywiście, moją specjalizacją jest trójbój siłowy, ale o anatomii wiem tyle, co potrzebuję i czasami tyle, co się chcę dowiedzieć, bo lubię to po prostu, nie? Dlaczego tak, a nie inaczej. Ale no, nie jest to mój zawód. Fizjoterapeuta jest od tego, żeby pomóc na przykład trenerowi w diagnozie. Przykładowo, mam kogoś, kto ma, nie wiem, dziwnie robi przysiad. No i w mojej podstawowej bazie wiedzy jest to, żeby zobaczyć, co mu się dzieje z biodrem, może z miednicą, z kolanami, czy mu się dupa włącza, nie wyłącza. To mogę zobaczyć, ale czasami mojej wiedzy brakuje, bo na przykład coś się dzieje nie tak w brzuchu, jakaś blizna nie działa, czy coś w tym stylu. No i ja nie wstydzę się powiedzieć, że nie wiem. Słuchaj, nie wiem, tu masz kontakt jeden, tu masz kontakt drugi, jesteś, nie wiem, ze Śląska, z Warszawy, skądkolwiek. Udaj się do tego fizjoterapeuty i niech on mi odda feedback. Wtedy współpracując razem jesteśmy w stanie lepiej, bezpiecznie kogoś wyprowadzić na to, żeby ten jego przysiad był ładny znowu, taki bezpieczny, bo sam bym tego nie zrobił. To nie ma szans, nie ma człowieka, który by, znaczy nie wiem czy nie ma, bo nie chcę też generalizować, ale generalnie wydaje mi się, że dużo łatwiej jest powiedzieć nie wiem, dowiedz się od fizjoterapeuty i współpracować z nim, niż samemu czarować. No jasne. Dobra, więc... Generalnie wiem, że swoich podopiecznych do fizjoterapeutów wysyłasz, a powiedz mi, czy jakby jeśli to jest dograne, masz taką osobę, która powiedzmy, no już taką diagnozę jakąś od fizjoterapeuty ma, fizjoterapeuta w jakiś tam sposób pracuje, często to jest akurat terapia manualna, z tego co wiem, bo jak rozmawialiśmy o Paulinie, akurat nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że większość jej pracy to jest terapia manualna, nie? Czasami też poszerza mi diagnozę, bo tak jak mówię, no wiesz, ja trochę wiem, tak jak byłem u was na kursie, tak, to też dużo jakoś postarałem się dowiedzieć po to właśnie, żeby swój warsztat poszerzyć. No. Natomiast no, diagnoza też nie jest moją cudowną stroną, tak? Ja dużo wiem, mam jakieś, są testy, tak, które też jakoś o praktykę swoją pozmieniałem, tak, i używam tego, co ja potrzebuję, ale czasami mimo wszystko przy moich testach, no nie wychodzi mi to, co powinno, tak, że nie wiem. Dlatego wtedy Paulina też poszerza mi diagnozę. Okay. No to nie zawsze jest tylko sama manualka, bardzo często, ale poszerzenie wiedzy, tak, i wtedy ona mi poszerza moją diagnozę. No i ja jestem w stanie wtedy zmienić akcesoria czy aktywację danego podopiecznego po to, żeby jednak szedł w dobrym kierunku. Dobra, czyli jakby idąc to nawet trochę dalej, czy jeśli masz jakiś, może inaczej, zgłasza się do ciebie ktoś, kto ma jakieś problemy w ogóle z narządem ruchu, on sobie gdzieś tam współpracuje z fizjoterapeutą, ale czy to jest w ogóle przeciwwskazanie do tego, żeby mógł trenować trójbój? Jeśli ma, nie wiem, jakieś problemy gdzieś tam z kolanami, ze stopą, z czymkolwiek. Wiesz co, może nawiążę do tego, co powiedział mój mentor, taki jeden z wielu, rzeczywiście, Bartek Garbaciak, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo człowiek, który zaraził mnie miłością do fizjoterapii w trójboju, tak to nazwę. Jeżeli, cytuję Bartka, jeżeli pacjent, podopieczny, klient jest w stanie donieść mocz do toalety, nie powleka nogami, to jesteśmy w stanie go razem wyprowadzić. I właśnie o to chodzi, że zawsze można trenować siłowo. Nie ma przeciwwskazań naprawdę z mojego punktu widzenia, nie ma przeciwwskazań, tylko to co tu właśnie Bartek powiedział, że w takich wypadkach no to może jednak szpital, nie? Ale w innym przypadku jesteśmy w stanie narzędziami, akcesoriami, kurczę, mobilizacją, aktywacją, niezależnie od przypadku, jesteśmy w stanie wyprowadzić treningiem siłowym kogoś po to, żeby żyło mu się lepiej po prostu. Okej, no dobra.
czyli... I też, żeby nie było, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o trójbój siłowy, bo też właśnie trening siłowy w takim normalnym funkcjonowaniu życiu. Mam wielu podopiecznych po 40, którzy no niekoniecznie kariera w trójbóju siłowym jeszcze jest przed nimi, a mimo to razem z konsultacjami właśnie z którymś z fizjoterapeutów wyprowadzamy ludzie od bóli codziennych. Nie? Tak, tak, tak. Wiesz co, bo akurat też tak pytałem stricte o trójbój, bo jeśli chodzi o w ogóle fizjoterapię, to ona po dużej mierze... Czy to powinna, czy ogólnie jakby się składa też z elementów treningu oporowego. Ja też tak sobie zdaję sprawę z tego, że u nas jakby w tych naszych realiach, gdzie dużo tej fizjoterapii odbywa się w warunkach takich, no nazwijmy to systemowych, gdzieś tam szpitalnych, przychodnianych, gdzie ten trening, który powinien być treningiem oporowym, raczej się sprowadza gdzieś tam do machania nogą na podwieżce, co raczej trudno jest to uznać za jakikolwiek opór, raczej wręcz odwrotnie. Ewentualnie jakieś ćwiczenia z gumami oporowymi, no robione trochę, no można o tym rozmawiać jakby w nieskończoność, nie? Ale w takich standardach fizjoterapeutycznych, gdzie jeśli przeglądamy badania naukowe, patrzymy sobie na to, jak to wygląda w ogóle na świecie, a tak powiedzmy w porządnych warunkach. Nie mówię, że to nie może być w Polsce, bo może być, tylko oczywiście to zależy od miejsca, od kliniki, gdzie to się odbywa. Trening oporowy jakby jest wykorzystywany i większość badań jakby wskazuje na to, że to jest jedna z rzeczy, która działa po całości i właściwie w większości wypadków to jest bardzo korzystne, że dużo rzeczy można faktycznie leczyć sztangą, nie? Więc może my też mamy o tym trochę inne pojęcie z racji jakby takiej naszej edukacji tutaj na miejscu i później jakby w momencie, kiedy się stykamy z tą rzeczywistością, to bywa różnie, ale też jakby nawiązywałem akurat do trójboju, bo dla wielu osób to jest nadal coś takiego bardzo enigmatycznego. Coś takiego, że się kojarzy, że no tak, no to trzeba po prostu no robić dużo przysiadów, dużo robić klatę i dużo jeszcze robić martwego ciągu. No ale na przykład no ja mam jakieś tam problemy z plecami, czyli to już jest nie dla mnie, bo tam trzeba robić przysiad, no i trzeba robić martwy ciąg, a on przecież psuje plecy. Tak, w społeczeństwie dokładnie tak jak mówisz. No mamy niestety takie podejście, że przy bolących plecach martwy ciąg to jest... Nie. Ale no, fajnie to do tego podchodzi i pokazuje na przykład Sebastian Kot, gdzie no, dla mnie pierwszy jakiś taki, jeden z pierwszych, może nie pierwszy, ludzi, którzy pokazali, że trójbój jest fajny i można do niego podchodzić z głową, bo on na niektórych swoich filmach też na przykład wymienił trzy rzeczy, które naprawiają ból w plecach, które pozbywają się bólu w plecach. No i wymienił przysiad, martwy ciąg i klatę. Nie, i spacer farmera chyba, albo coś w tym stylu. Nie? Generalnie on pokazuje, że to nieprawda, nie? Że jednak jak cię bolą plecy, jak będziesz robił jakieś odpowiednie, w odpowiednich ustawieniach martwy ciąg, to na większości ból pleców, jeżeli chodzi o siłowe rzeczy, to potrafi pomóc, nie? Generalnie. I to jest ciekawe. Miałem też taki przypadek nawet, bo też, że tak powiem, trenuję, no mówię, starszych ludzi, ale też właśnie oni chcą wtedy już trójbój, tylko właśnie powoli. No i kiedyś taki mój podopieczny mówi do mnie, że słuchaj Darek, bo ja widziałem coś bardzo dziwnego w internecie, słuchaj, gość trzyma sztangę w rękach i opuszcza się poniżej linii stopy z tą sztangą, taką jakby wędkę robił. No przecież to niszczy plecy. Ja tak mówię, no znam ćwiczenie, Jefferson Curl. Mówię, stary, a spróbuj sobie zrobić. Tak. Rozgrzej się tak do treningu właśnie przed martwym ciągiem, to zobaczysz różnicę. Zrobił, mówi, no głupio myślałem, to naprawdę fajnie pomaga, nie? Ale generalnie jak patrzysz na film, to myślisz, że Boże, gość zaraz sobie kręgosłup złamie. Tak. Tylko że jeżeli coś robisz świadomie, wykorzystujesz dane profity ćwiczenia, to wtedy pomagasz sobie, nie zaszkadzisz. Nie? No dokładnie. Dlatego to jest wykorzystywane w trójboju, tak? Że jeżeli ktoś, że tak powiem, chce dobrze i zdrowo dźwigać, to trójbojem potrafi naprawić bolące plecy, bolące, nie wiem, nogi, a potem dokładać ciężaru. I że tak powiem, dużo ludzi mam takich, którzy właśnie przychodzą do mnie na początku z urazem. Nie tam z polecenia ktoś, bo wiesz co, bo ja wiem, że ty siłowo naprawiasz. Mówię, no dobra, możemy spróbować. No to badam po swojemu, właśnie daję rzeczy, te, które nie wywołują bólu, bo też głupotą jest to, żeby ktoś mnie okłamywał i mówił, że nie boli, a ja widzę na nim grymas bólu. Nie boli, nie, jest okej. Okay. No to jest już błąd. Ja zawsze wszystkich proszę, jakoś tam operuję sobie na skali bólu, że jeżeli w twoim przypadku ból przekracza 1 skali do 10, to nie robimy tego ćwiczenia, choć poszukamy kolejnego. Ty mnie nie oszukuj, bo jeżeli mnie oszukasz, to my nie dojdziemy do punktu wyjścia. Chcesz być zdrowy, chcesz być silny, albo po prostu nie chcesz, żeby cię plecy bolały. To pomóż mi znaleźć te ćwiczenia, które cię nie bolą,
a nie za wszelką cenę rób ten martwy ciąg, chociażby podstawowy. No tylko tak. Dajmy wariację martwego ciągu, a to dalej będzie martwy ciąg, a plecy nie będą boleć. No jasne, no bo generalnie jest tego faktycznie bardzo dużo i dla osób, które chyba zaczynają gdzieś tam swoją przygodę z treningiem siłowym, to można się w tym troszeczkę pogubić. Tak. Bo ja pamiętam, że jak gdzieś tam zaczynaliśmy jeszcze te lata temu, chyba jeszcze jak byliśmy w liceum, swoje jakieś tam pierwsze treningi, no to robiliśmy chyba tylko martwy ciąg, taki sumo. Tak. Albo ja nie wiem, czy znałem jakieś inne. Może jeśli nawet znałem, to nie bardzo wiedziałem w ogóle, po co mogą być jakieś takie różnice. No bo mieliśmy to już... nawet miejsca, żeby to zrobić wszędzie. Przecież pamiętasz siłownię w Piastowie? Może i nie. Tak, faktycznie, tą naszą mordownię nad piwnicą, nad apteką. Tak, na PKP. Więc no tak, wtedy to jeszcze były takie trochę inne czasy. I to też w ogóle warto o tym wspomnieć, że trening siłowy bardzo mocno ewoluował na przestrzeni lat, bo on był kiedyś taki mocno nastawiony chyba na sylwetkę. Tak, tak. Dużo osób tak trenowało, więc wiadomo, siłownia pełna plakatów z Arnoldem. I kolegami. Tak, wszyscy nastawieni tam bardzo mocno na to, że ma być po prostu masa rzeźba, żeby mieć super sylwetkę na Sopot. Po czym okazuje się, że ten trening teraz może być zupełnie inny. Tak. Że trenujemy dla innych benefitów, niekoniecznie po to, żeby ładnie wyglądać. I że to nie jest najważniejsze. Nie. Więc na pewno w ludzkiej świadomości się dużo tutaj zmieniło. No, okazuje się, że siła nie musi iść w parze nawet do końca z tym, jak się wygląda. Tak? Że to nie jest do końca tak, że jak ktoś jest duży i ładnie wyrzeźbiony, to znaczy, że jest bardzo silny. Nie. I odwrotnie. No to niestety się zgadza, że znam wiele ludzi, którzy są wyrzeźbieni jak boscy Apollo, nie? A generalnie chociażby ich, nie wiem, mięśnie głębokie brzucha są tak dramatyczne, że mała Ania potrafi wytrzymać więcej w desce, w ćwiczeniu plank, to też tam dziwne ćwiczenie, niż gość, który ma kratę na brzuchu taką, że wow, nie? No dobra, a to tak jakbyś miał trochę na przykład zachęcić ludzi do tego, żeby coś potrenowali. Bo tak powiedzmy, że jeśli ktoś nadal ma takie myślenie, że no dobra, no ale ja tak, nie chcę mieć kraty na brzuchu, bo mi to nie jest do niczego potrzebne, a część osób też myśli w drugą stronę, że tak, ja to nie chcę, zwłaszcza dziewczyny tak myślą. Teraz, żeby też nie, nikt się, absolutnie żadna dziewczyna się za to nie obraziła, ale ja się nadal z tym spotykam. Więc jeśli tak nie myślicie, to znaczy, że to myślenie jest dobre. Że oj, nie, trening siłowy jest nie dla mnie, bo ja nie chcę mieć takich wielkich mięśni. To nie jest tak łatwo. Tak, typu zaraz nie będą na mnie pasować spodnie, będę miał za szerokie barki i za grube ramiona. Nie, no, i to nie jest w porządku. Na początku idzie w tyłek, więc to już moje pierwsze zachęcenie, nie? Że generalnie dla kobiet trenujących siłowo na początku idzie w tyłek. Zwłaszcza trójbój. Tak, gdzie rzeczywiście są przysiady, nie? I tam różnych innych. I martwy. Tak, i znienawidzone ćwiczenie, przysiad bułgarski. No tak. Ale generalnie tak jak mówisz, jakbym miał zachęcić, no ja słaby jestem zachęcania. No tak, ale tak jakby ktoś się po prostu zastanawiał, no po co mu to? Bo to jest jednak, no trzeba trochę czasu na to poświęcić, trzeba się zmęczyć. Jakie mogą w ogóle iść za tym jakieś benefity? Mi na przykład, nasza sekcja jest dosyć nietypową sekcją. Tak jak kiedyś nasz kumpel podopieczny stwierdził, że no my nie wyglądamy jak taka typowa sekcja trójbojowa. No bo tak jak niestety, tak jak mówisz, no w Polsce ten trójbój to kojarzy się z czymś ciężkim, trudnym, kontuzjogennym, no ale też ma taki schemat, że jest wielu silnych chłopów, którzy 100 plus kilo i nie wiadomo jak wielkie ciężary dźwigają. U nas średnia, ja nie wiem, czy mamy z pięciu, sekcja ma aktualnie chyba z 25 członków podopiecznych, nie wiem jak to nigdy nazywać, jest nas 25 osób i żeby ci nie skłamać, może ze 3 są powyżej 100 kilo. Jesteśmy bardzo nietypową sekcją trójboju siłowego, bo też nie o to mi chodzi. To, co mnie jara w trójboju, to, że ktoś o niskiej wadze, to jest moje podejście, nie mówię, że jest popularne, bo na pewno nie jest, ktoś o niskiej wadze potrafi podnosić duże ciężary, a jednocześnie nie wygląda, że to potrafi zrobić. I to od początku mnie cieszyło, kiedy zaczynaliśmy, tak jak mówisz, tą przygodę. Cofnę się do tych, Jezu, 18 lat wstecz. Wiem, że się nie da cofać do przodu, ale no nieważne. To jednak i sylwetkę potrafiłem zrobić.
Ale to dla mnie nie było coś takiego strasznie trudnego, nie? Że okej, no dobra, przytrzymam Michę pół roku, trzy miesiące, w zależności od tego, jak bardzo ją trzymam, potrenuję 3-4 razy w tygodniu po te 1,5 godziny i rzeczywiście ta jakaś sylwetka się poprawi, wygląda fajnie, mogę iść na plażę w Sopocie, się nie wstydzić, nie? Generalnie, więc to z mojego punktu widzenia nie było to nigdy ciężkiego. Natomiast zrobić coś takiego, że nie wiem, przychodzi dziewczyna, bo rozmawiamy o kobietach, nie? Która waży do 50 kilo, czyli mało, ale też nie za dużo. No i zrobić tak, żeby ta mała dziewczyna potrafiła wyciskać swoją wagę na klatkę. Nie? Czyli mamy malutką dziewczynkę, duży ciężar. No i to było już takie trudniejsze. I generalnie na tym bazuję, że to jest coś niespotykanego, nie? Że właśnie drobne, małe osoby potrafią dźwigać duże ciężary tylko dlatego, że robią to bezpiecznie. I jakbym miał zachęcić, to że to nie jest jeszcze popularne w tym kraju. Nie? I jeżeli chciałbyś się trochę poczuć wyjątkowo, jednak zrobić coś więcej dla siebie, bo tak jak mówię, u mnie czasami ktoś narzeka na jakieś delikatne bóle, ale ja nie kontuzuję ludzi i trójbój idzie w tą stronę coraz bardziej, bo jest, nie wiem, chociażby Adam Muraszko, trener z Gdyni, który też ma dużo metod, skupia się w końcu na tym, żeby nie rozwalać ludzi, tylko naprawiać i pomagać im być silniejszym. No i to samo ja robię, że jesteś mały, niepozorny i chciałbyś zrobić coś dla siebie, coś dla swojego ciała, a jednocześnie może fajnie podźwigać, to właśnie zacznij robić trójbój. Nie? Ja nie mówię, że masz jeździć na zawody czy coś w tym stylu, tylko jednak te aspekty trójboju są coraz większe, że dzięki temu właśnie, że ktoś robi trójbój siłowy, bo tak to się nazywa, nie? Powerlifting, to masz dużo profitów dla siebie, a jednocześnie pokazujesz, że możesz przełamywać stereotypy i bariery. Tak jakby chociażby tak współwłaścicielka sekcji Ania Luna, która ważąc 48 kilo potrafi wycisnąć 75 na klatę, nie? Okay. Gdzie w Polsce są w tej wadze, żeby nie skłamać, może ze 4 takie kobiety. Jest to wyjątkowe? Jak dla mnie tak. Bo zrobić kratę, to tak jak nad swoim przykładem udowodniłem, że to można naprawdę pół roku się przyciąć, przytrzymać jedzenie i zrobić. Ale wycisnąć 2,5 razy swoją wagę na klatę, to już tak nie jest fajnie. Czy tam przysiąść z takim ciężarem, nie? A no tak. Okej. Okay. To wiesz co, ja tak ze swojej jakby jeszcze perspektywy dodam, bo ty wymieniasz jakby takie zupełnie inne cechy, co jest bardzo fajne, bo myślę, że tutaj się uzupełnimy. Ja mocno zwracam uwagę na rzeczy związane stricte z naszym zdrowiem i jakby w ogóle komfortem życia, nie? Więc warto tutaj jakby podkreślić to, że nim jesteśmy silniejsi, niekoniecznie właśnie więksi, bo tutaj też jak sobie zrobiłem taki przegląd literatury na ten temat, masa mięśniowa nie koreluje do końca z długością naszego życia i z jego jakością, ale siła mięśniowa już tak. I się okazuje, że osoby, które są silniejsze, to w tym swoim późniejszym etapie życia, jak już są takie mocno starsze, to mają tej tkanki mięśniowej i tak proporcjonalnie więcej, i ta siła jednocześnie koreluje z dłuższym życiem, bo jest mniejsze ryzyko upadków, mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci, mniejsze ryzyko zachorowań na różne schorzenia, między innymi te związane z układem krążenia, czyli po prostu gdzieś tam jakiś zawał, udar, no to już na to jest mniejsza szansa chorób metabolicznych, czyli chociażby cukrzycy. No i w związku z tym no po prostu możemy żyć sobie dłużej, w dużo lepszym komforcie, liczyć na większą samodzielność. Więc tutaj jednocześnie tak chciałem jakby trochę to podkreślić, bo u nas większość osób w sekcji to są takie młode osoby, nie? Tak. Tak, ale często też takie osoby trochę starsze już trochę tak o tym nie myślą, no bo nawet też się spotkałem kilka dni temu z takim fajnym stwierdzeniem od znajomego, który jest tak mniej więcej w naszym wieku. On powiedział, że no, olimpijczykiem to on już nie będzie. Nie? Więc tutaj też tak trochę starsze osoby mogą myśleć, no dobra, to tam w ogóle trójbój, czy w ogóle ćwiczenia na siłowni, że one już mogą być nie dla mnie, no bo mam lat 50, 60, 70. Ale się myli. Absolutnie. Ja jestem właśnie tego zdania, że w każdym wieku powinniśmy dbać o to, żeby móc jeszcze żyć jak najdłużej i w jak najlepszej jakości. No i generalnie wszystko na to wskazuje, że trening siłowy też nam to zapewnia. No tak, no bo przede wszystkim nawet wiecie, no mamy czas, jakie mamy, nie? I taką fajną anegdotę wprowadzę. W zeszłym roku, no z racji tego, że był lockdown ten pierwszy, tak, wszyscy posiedzieli w domach, no to gdzieś tam sam z siebie zacząłem trochę jogi uprawiać, tak właśnie czytać o tym, szukać.
No i tam, że tak powiem, od razu, że jestem osobą charyzmatyczną, znalazłem jakiś tam kręg joginów, którzy gdzieś tam też się obracają. Usiedliśmy z takim joginem Da Vinci, ma nick Dawid Tabor, pozdrawiam też serdecznie. Usiedliśmy i rozmawialiśmy na temat taki, że trójbój ma więcej wspólnego z jogą niż kulturystyka. Już teraz rozwiązuję myśl. Okay. Dlaczego? Bo u nas na przykład bardzo istotną jest praca przeponą, praca powietrzem, umiejętności natlenienia organizmu, tak? Że niekoniecznie powietrze, które nabieramy do płuc, tylko nabieramy do przepony, dzięki temu natleniamy całe ciało, zbieramy więcej powietrza do cylindra brzusznego. No i umiejętności pracy tym powietrzem jest zarówno w jodze bardzo istotna, mimo że trochę jest inna niż w trójboju, ale w trójboju też ma wielkie znaczenie. I dzięki temu, na przykład ja bardzo często mam takie zjawisko, nawet wczoraj, ktoś przychodzi do mnie na trening, ja mu zwracam uwagę na to, łap powietrze, wypuść powietrze, łap powietrze, powietrze. Kiedyś się moi podopieczni śmiali, że jedno z najczęstszych moich powtarzanych słów na zawodach to jest powietrze. Albo tam... I kolana do zewnątrz. I kolana do zewnątrz, dokładnie. Nie? Sztanga na siebie, powietrze, kolana do zewnątrz. Nie? Ale dlaczego mówię o tym powietrzu? Bo nawet wczoraj mówię, prowadziłem jakiś tam trening personalny i zwracałem tej osobie non-stop uwagę na to powietrze. Ona zaczyna ziewać. Jaki to jest objaw? No, to znaczy, że po prostu brakuje tego tlenu. Dokładnie, dotlenia się. Nie? I generalnie to jest jakiś kolejny aspekt tego, że przy treningu siłowym no, musisz oddychać prawidłowo, musisz dotleniać swoje ciało. To też wpływa na ciebie dobrze, no i te mięśnie inaczej pracują. No tak. Na pewno od razu są w dużo lepszej kondycji. Bo są, no, bo normalnie, kiedy siedzimy, teraz tym bardziej jeszcze siedzimy w domach, jesteśmy bardzo niedotlenieni. Bardzo. Jeszcze maseczki, które musimy nosić, nie wiadomo jak długo, też powodują to, że tego powietrza mniej łapiemy z ulicy. Nieważne jakiej ona jest jakości, to tak czy inaczej nie dotleniamy swojego ciała. Nie? Może się okazać, siłowym, że jeszcze parę lat. Dokładnie. A w treningu siłowym musimy, chcąc nie chcąc, żeby to było dobre, zdrowe, czy pracujemy nawet z jakimś instruktorem, który no, wie co jest pięć, powie nam, żebyśmy oddychali. Tak? I dzięki temu to ciało będzie już bardziej wydolne. Tak. No więc no właśnie to jak mówiłeś o tych rzeczach wspólnych z jogą, to jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła. Może tak, nie chciałbym absolutnie pokrzywdzić nikogo z kulturystów, bo to też jest fajny, wymagający sport. Aczkolwiek mam wrażenie, że w trójboju jakby ważniejsze jest też to, co jest jakby to wspólne z jogą. Ta duża świadomość pracy swojego ciała. Tak. Że jeśli robisz któryś bój, który no, robisz z jakimś już maksymalnym dla siebie ciężarem, no to świadomość tego, jak pracuje każdy element twojego ciała w trakcie tych kilkunastu sekund, no jest po prostu no, nie do pominięcia w tym wszystkim. Gdzie na przykład w kulturystyce, gdzie zazwyczaj wykonując jakąś serię, w której masz na przykład 12 powtórzeń, no to kolokwialnie mówiąc, no nic się nie stanie, jeśli to 11, 12 no nie będzie jakieś idealne. No oczywiście wiadomo, to nie jest optymalne z różnych przyczyn i fajnie by było, gdyby wszystkie 12 było dobre, no ale tak naprawdę jakby nic się nie stanie. No nie. A tutaj może po prostu to zaważyć jakby na całości tego wykonania, więc mam wrażenie, że jakby ta siła wychodzi też tak naprawdę z tego, że my jesteśmy bardziej świadomi ciała i w jodze też to jest jakby, no jakby podstawą. No, podstawą wszystkiego, nie? Tak, tak, dokładnie. Wiesz, to jak pracuje nas każdy miesiąc. Jest coraz więcej instruktorów, czy tam właśnie fizjoterapeutów, chociażby Piotr Kostrzęcki, który uczy pracy stopą w trójboju, nie? I generalnie jak tam gdzieś, bo też się znamy, w ogóle to jest śmieszne, że mamy tylu znajomych fizjoterapeutów no ze tak. szkoły, nie? Tak, tak. No i też właśnie... z Piotrkiem znamy od dawna, także też pozdrawiamy. Dokładnie. Nawet jak tam gdzieś na Instagramie, na relacji miałem film, gdzie tam mój podopieczny wyciska i ja nagrał z takiej perspektywy, że było widać jego pracę stopą, to nas Piotrek mi od razu napisał, co mógłbym zrobić, żeby praca stopy Michała była lepsza, nie? I to jest świetne. I wracając do twojej wypowiedzi, jest takie przyśmiewcze powiedzenie, że trójboiści nie potrafią liczyć. Już tłumaczę dlaczego. Tak, bo no, generalnie, nie wiem, robimy no, różne zakresy powtórzeń. To nie jest tak, że my zawsze jedynki robimy, nie? Tak. Tylko, że 4, 5, 6, 8 to też nie jest dla nas coś obcego. No ale umówmy się. Ustawiasz się ze sztangą. Musisz tak. Nabrać powietrze do przepony. Dopiąć górę pleców, dopiąć pośladki, schodzisz do dołu, to musisz wypiąć biodro do tyłu, kolana pchać do zewnątrz
i wstać. I musisz być tego świadomy. Cała checklista. Dokładnie. I powtórz coś 5 powtórzeń. Nie? Generalnie ktoś stoi z boku i liczy. U mnie, czy tam u moich podopiecznych, czy nawet u ciebie. Nieraz słychać, jak ktoś policzy powtórzenia, bo po prostu świadomość tego, ile rzeczy musisz mieć w głowie, żeby powtórzyć, żeby ten jeden ruch był ładny, powtarzany kilka razy. Zanim stanie się automatem. Dokładnie. Nie? Nie? Że no jest takie powiedzenie, że jeżeli mistrz robi coś milion razy, a ktoś najlepszy potrafi to robić to 10 milionów razy, tak? No i właśnie o to tu chodzi, że jeżeli ktoś, kto jest najbardziej świadomy swojego ciała, każdego małego mięśnia, kto potrafi, nie wiem, wyizolować, no bo jak przychodzi do ciebie pacjent, to nie mówisz, nie wiem, napręż najszerszych grzbietu, nie? Albo kurczę, proszę mi pokazać, jak pracuje pana oby mniejsze. No nie tak, zrobisz. Nikomu to nic nie mówi, nie? W trójboju na pewno byłoby to szybciej niż w kulturystyce. Mimo, że tak jak mówimy, nie obrażamy kulturystyki, bo to też jest świetny sport, bardzo wymagający, a na poziomie światowym jest po prostu dla mnie horrendalnie ciężki. Tylko, że ta świadomość mięśniowa u nas jest dużo, dużo większa. Nie? Że kiedy, nie wiem, otwierasz piersiowy, to ty wiesz dokładnie, którym powinieneś wiedzieć dokładnie, albo ludzie na wyższym poziomie wiedzą dokładnie, który mięsień mu się wyłącza, który nie działa. Czy jeżeli, nie wiem, aktywuje się, robi jakiś dany ruch, czy nie działa pośladek, to wtedy wiesz, że na przykład może naprężacz powięzi szerokiej. Jakbyś powiedział w kulturystyce, średnio mówiąc, tak, że powiem trochę generalizując, jakbyś powiedział naprężacz powięzi szerokiej, to myśl, co? No, a w jodze masz no, dokładnie to samo, żeby kurde, no nie wiem, utrzymać się na rękach, gdzie generalnie to jest no, trudne, to jeżeli nie jesteś świadomy każdego ruchu podniesienia na przedramionach, żeby podnieść się do góry, to no nie zrobisz tego. Więc naprawdę dużo tutaj fajnych też rzeczy mamy wspólnych, nie? Dobra. Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Boję się. Czego fizjoterapeuci mogliby się nauczyć od trenerów? Nie bać się dźwigać. To jest taka pierwsza myśl, wiesz, jak pytasz, to odpowiadam. Czego mogliby się nauczyć? Naprawdę, tak jak mówię, no nie bać się dać ciężaru, tak? Trochę bardziej obciążyć człowieka, tylko że tak też świadomie, nie? Chociażby ostatni przypadek, nie? Tak taka nasza wspólna znajoma, moja podopieczna Zuzia Pieczonka, którą też pozdrawiam, w Szczecinie, ma strasznie fajny wachlarz pracy swojej, no ale niestety pracując w gabinecie państwowym, no też ten sprzęt jest niestety ograniczony, więc po prostu poleciłem jej tam zakup ketli do swojego warsztatu. No i dzięki temu, że ma kilka więcej ketli, zaczęła pracować jeszcze bardziej z pacjentami. I dzięki temu głupiemu ketlowi, tak, który tam waży kilka kilo, 4-6, można zrobić dużo więcej ćwiczeń. I po prostu nie bać się wykorzystywać niekonwencjonalne metody, dla mnie normalne, ale tak, dla fizjoterapii niekonwencjonalne, siłowe przede wszystkim. Także pracować z trenerem bardziej, z pacjentem bardziej siłowo. Nie bać się tego, nie? Bo każdy fizjoterapeuta jest na tyle, przynajmniej tych, co ja poznałem, jest na tyle świadomy, że nikogo nie skrzywdzą. No tak. Na pewno nie specjalnie. I wiem, że podświadomie też każdy chodzi o zdrowie, ale dokładając elementy siłowe, jestem pewny, że wiele rzeczy potrafi łatwiej wyjść. Ja też jestem żywym dowodem na to, bo lat temu 8 miałem zerwanego ACL-a. Nie? Miałem zerwanego ACL-a, miałem wyciętą łękotkę w prawym kolanie i miałem też nawiercone udo od dołu. Nie? I generalnie to kontuzja taka, bardzo często taka piłkarska kontuzja, bo też w sumie trzeci uraz mi się zdarzył na piłce nożnej. No i jakbym miał prowadzoną zwykłą rehabilitację, to sądzę, że moja noga nigdy by nie wróciła do sprawności. A dzięki temu, że wtedy gość, z którym mieszkałem, Arek Martyniuk, pamiętasz Arka? Też mega łeb, który nie uczył się, no lat temu 10, wiesz jak była, 8-10, wiesz jak była rozwinięta fizjoterapia, że tam właśnie to był rzadkość, że ktoś mówił, trenuj siłowo, nie? A Arek ustawił mnie tak, otejpował, czy po prostu robił z moją nogą takie rzeczy, że ja po pół roku potrafiłem robić przysiad normalnie. Gdzie ja mówię ludziom, że no ja miałem zerwane więzadło. Przysiad robisz? Tak. Mam znajomego, który nie chodzi. Po trzech miesiącach miałem 90 stopni zgięcia w kolanie, a po pół roku potrafiłem zrobić przysiad. Wiadomo, że to nie był jeszcze idealny przysiad, ale tak mnie Arek wyprowadził, że moja prawa noga, która była operowana dwa razy, jest dużo bardziej sprawna niż lewa, która jest zdrowa i nigdy jej nic nie było. Nie? I to już chodzi o samą świadomość, że on się nie bał, używał metod tak siłowych, powiedział mi, jak mam dbać o to, gdy mnie zacznie delikatnie boleć. I dzięki temu ta noga jest w takim stanie dzisiaj, a nie w innym. No dobra. Okay. Przekonałem? Mnie to przekonuje. Także słuchaj, na zakończenie
jako że to już było ostatnie pytanie, jakie dla Ciebie przygotowałem, to chciałbym tylko, żebyś powiedział naszym słuchaczom i widzom, gdzie można Cię znaleźć, bo prowadzisz też social media i całą sekcję, także pewnie coś na ten temat więcej jest w internetach. Tak, dokładnie. Tak jak Maciek wspominał, nazywam się Ceci Powerlifting Team, tak, no, jestem Ceci. Generalnie, tak jak sekcja, tak sprowadzimy też naszego Instagrama, mamy fanpage na Facebooku, trenujemy regularnie w Warszawie na Woli, mamy taką naszą małą, zamkniętą siłownię Determinacja, więcej informacji na Instagramie i też również na Śląsku. Tak, prowadzimy sekcję w Warszawie, prowadzimy sekcję na Śląsku i mamy też jeszcze kawałek sekcji w Krakowie. Nasi trenerzy są do dyspozycji, więc chętnie zapraszamy. No i tak jak mówię, no, nie bać się trenować w fizjoterapii, bo naprawdę siła pozwala wyprowadzić niejedną kontuzję, niejedno zmęczenie czy niejeden problem z całym ciałem. To jest, dobra. Także kontakt do Ciebie zostawiamy oczywiście w opisie odcinka. I na dzisiaj to wszystko. Siemanko, piona, cześć. Cześć.